Trzecia kawa chyba mi stanie serce. Oby nie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Zaku Board Games. Witamy Was serdecznie w kolejnej już części polecajek świątecznych. Jeżeli szukacie prezentów dla swoich bliskich, to oczywiście zapraszamy do naszych wcześniejszych filmów, które były, które polecały Wam gry do 100 zł, do 200 zł i gry dla dwóch osób, a dzisiaj przychodzimy z gadżetami. Tak, tylko dzisiaj właśnie będzie tak nieco inaczej niż zawsze, ponieważ jesteśmy, na razie nie widać tego z przodu w kadrze, ale jesteśmy po prostu otoczeni przeróżnymi gadżetami, usprawnieniami, akcesoriami do gier. Także dzisiaj właśnie pokażemy je Wam. Jeśli jeszcze, a wiadomo, teraz to już troszeczkę jest ostatni gwizdek, nie? Jeśli jeszcze nie macie prezentów dla swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, którzy są nerdami, geekami, grają w planszówki, ale lubią różne bajery. Bajery i usprawnienia, nie? Odcinki gadżetowe zawsze są spoko. Oczywiście wszyscy je lubią, także co? Wydaje mi się, że to będzie taki dłuższy odcinek, nie? Chyba tak, bo mamy dużo do pokazania. Tak, jeśli chcielibyście poznać też konkretne inne tematy, inne kategorie listy gier, to oczywiście zapraszamy na poradnik prezentowy na Plansheo. No i co? Od czego zaczynamy, proszę pani? Będziemy tak wyciągać różne rzeczy. O matko, może zacznijmy od tego, co masz tutaj. Tak, proszę państwa, jeśli jesteście nerdami, geekami i tak dalej, to najpewniej macie albo znajomi, którym chcecie robić prezenty, mają figureczki. A czasami warto ich tak trochę pchnąć do wejścia w malowanie figurek, dlatego przeróżne, o ile już nie malują, tak? No chyba, że wiecie, że coś tam ktoś zaczynał kiedyś jakąś tam przygodę z malowaniem figurek, jakiś tam epizodik miał, no i chcielibyście dać mu jakiś fajny bajer, żeby właśnie to malowanie się usprawniło. No to mamy kilka rzeczy. To może najpierw tak, najpierw pokażę, ponieważ tutaj mamy takie akcesoria od Crazy Craft. Ogólnie jeśli o to chodzi, to jest sklep Crazy Craft na Etsy. Akurat teraz ma przerwę świąteczną. Nie wiem, czy przed świętami jeszcze się otworzy, czy nie, ale pokazujemy to, żeby nie było, nie? Że w ogóle takie coś jest. I proszę państwa, jeśli chodzi o początkujące techniki malowania, no to wiemy, że bardzo popularna jest metoda suchego pędzla, tak? Tak. Czyli drybrush. Drybrush. Pokazywaliśmy ją już Wam przy okazji chyba malowania figurek i do Nemezisa, i do Frostpunka. No właśnie, dlaczego paleta, taka właśnie paleta do drybrushowania, już Wam pokazuję, jak to fenomenalnie tutaj wygląda. Dlaczego taka paleta jest dużo, dużo lepsza niż wycieranie na przykład pędzelka z farbą w ręcznik papierowy? Po pierwsze, że nie niszczymy pędzla. Po drugie, na tej palecie będziemy widać, jak bardzo mamy suchy ten pędzel i jak osiada ten jasny pigment po prostu na tych wypukłościach, więc będziemy widzieć, czy efekt dla nas jest wystarczający, czy nie. A poza tym, nawet jak Ty miałaś kiedyś taki krótki kurs malowania, chyba na ostro w planszę, no to dowiedziałaś się, że wycieranie pędzelka w ręcznik papierowy, czy jeszcze gorzej w papier toaletowy, to drobne drobinki się... Tak, bo to się kulkuje, więc zostają takie małe, nie wiem jak to nazwać, no, buble. Buble takie, które później mogą wejść w farbę i koniec końców mogą zostać na naszej figurce, a tutaj czegoś takiego nie ma. A poza tym im dłużej będziemy używać takiej palety, to tym ona będzie się stawała ładniejsza. Tak? No i teraz mamy też takie tańsze odpowiedniki właśnie czegoś takiego, czyli to są właśnie takie sklejkowe wypalane i w to też sobie możemy wycierać suchy pędzel. No i to były suche palety od Crazy Craft, a teraz zobaczymy sobie jeszcze kilka dosłownie rzeczy do malowania, tylko to sobie odstawię. Okej, była sucha paleta, także jasne, że trzeba też mokrą paletę. Pokazać mokrą paletę. Tak. I mówiliśmy Wam o mokrych paletach już naprawdę nie raz i nie dwa. I jakie są zalety mokrej palety? Przede wszystkim to jest takie pudełeczko. Akurat tutaj mam dwie palety. Jedną mam od Ermi Paintera, a drugą, jak tutaj widzicie, jest od Scale 75. To też jest firma, akurat ta jest jeszcze nieużywana. To też jest firma, która robi farbki, tak? No i o co chodzi z taką mokrą paletą? Tutaj jest dodatkowy pojemnik na pędzle, ale... Ta jest wysłużona już przez nas, bo jej używamy cały czas. Akurat nasza córka tej ostatnio używała. No ale o to tutaj chodzi, że otwieramy sobie mokrą paletę, wyciągamy z tego sobie taką gąbeczkę i papierki. No i właśnie tutaj jest papierek, tak? Jest papierek, a pod tym jest gąbeczka. I ta gąbeczka jest nasączona wodą. Zalewamy to wodą. A dlaczego i po co takie w ogóle ustrojstwo? Po pierwsze, żeby oszczędzać farby, ponieważ jeżeli nalejemy sobie farbę na papierek,
to ta farba jest cały czas wilgotna, ona jest mokra, więc farby nie wysychają tak szybko i nie musimy ich tyle używać, więc nie marnujemy farb, które mamy, a wiadomo, że te farby do najtańszych nie należą. Mhm. Możemy sobie też miksować na tym różne kolory i też właśnie oszczędzając farby i oszczędzając pędzle. No i przede wszystkim malowanie jest usprawnione, ponieważ jedna z najważniejszych rzeczy to jest odpowiednie nawodnienie i pędzla, i farb. Co z tego, że cały czas zwilżamy pędzel, skoro farbki będą nam wysychać, a akrylowe farbki wysychają naprawdę bardzo szybko. A tutaj nawet jak coś nam przerwie malowanie, możemy sobie to zakryć i powrócić do malowania. Na następny dzień, za dwa dni, za trzy dni, nawet też powinno to... Nawet po tygodniu. Czasami tak, jeśli dobrze szczelnie jest zamknięte i jeśli regularnie wymieniamy wodę, no to tak. No i oczywiście w takich zestawach mamy dużo papierków do wymiany, czasami mamy dodatkowe gąbeczki, więc mokra paleta to jest naprawdę bardzo fajny bajer, nie? I jeśli ktoś maluje figurki, to ja mówiłem to już wiele razy, to jest niezbędne. To jest w ogóle to, od czego powinniśmy zacząć. No i ostatnia, znaczy nie. Nie ostatnia. Nie ostatnia, ale w związku z malowaniem. Tak, i to jest Hobby Toolkit i od Armii Paintera. Tutaj mamy różne narzędzia, którymi możemy sobie przygotowywać figurki do malowania. Czyli tam mamy różne pilniki, mamy cążki, co tu jeszcze mamy? Wiertełko, szpatułki. I jeżeli mamy figurkę, która wymaga właśnie wyszlifowania gdzieś, bo czasami mają jakieś takie malutkie zadziorki. Tak zwane mold lines, czyli to są wytłoczka po wytłoczce, ponieważ no wiadomo, że te figurki są robione natryskowo pod ciśnieniem z dwóch form, tak? Dlatego czasami na styku tych form no są takie brzydkie linie, które trzeba usunąć i do tego właśnie są odpowiednie skalpele, pilniczki i tak dalej, żeby taką figurkę sobie podszykować, więc taki zestaw jest naprawdę bardzo fajny na początek dla kogoś. Tak, wiadomo, że znaczy to nie jest sprzęt najwyższej półki w ogóle, można sobie to wszystko kupować oddzielnie. Ale jeżeli można kupić cały zestaw właśnie osobie, która zaczyna się zajmować figurkami albo już maluje figurki i lubi sobie też składać, bo czasami są składane figurki, że musimy je posklejać, to jak najbardziej taki pakiet będzie bardzo fajnym prezentem. Na przykład jeśli ktoś kupił sobie cały zestaw Shatterpointa i myślał, że otworzy to i tak jak na przykład w Grze o Tron figurki były gotowe, no to otwiera sobie Shatterpointa, a tam się okazuje, że to jest wszystko w wypraskach i że trzeba to złożyć, posklejać, powycinać i właśnie takie coś wtedy jest super. Dobrze, ale teraz ostatnia rzecz, która nie musi być związana z malowaniem, ale jest fajnym gadżetem dla planszówkowicza, nie? To są figurki, które właśnie też możemy sobie złożyć. To jest akurat od Archon Studio i to jest do Dungeons and Lasers. I oczywiście można złożyć tą figurkę i ta figurka może stać już złożona. A to są naprawdę fajne, duże figurki. Ale właśnie do pomalowania też są super. Mhm. I to są figurki, które będą nam zdobiły półki, nie półki. Możemy sobie ich używać też do różnych gier, do D&D właśnie. Więc myślę, że też będzie bardzo fajna. A jest dużo, dużo kombinowania, jeżeli ktoś lubi taką drobną robotę. Jak najbardziej. No i super są też po to, żeby nauczyć się malować. A dlaczego w ogóle fajne są te od Archon Studio? Ponieważ w ogóle po pierwsze, te figurki są bardzo dokładne. Wiadomo, że Archoni sami robią sobie figurki. No i z tego co podsłyszałem, to jeśli chodzi o ten rodzaj plastiku, to jest w ogóle jakiś taki niemedyczny, ale plastik, który jest używany w ogóle w medycynie. Dobrze się to tak mówi? Możliwe. Nie będzie też toksyczny. Ogólnie o to chodzi, że on jest bardzo lekki, ale pomimo tego, że jest lekki, to jest naprawdę bardzo, bardzo wytrzymały. Dlatego jeśli chodzi o te figurki od Archonów, to nie musimy się bać, że jak taka figurka nam spadnie na podłogę, no to się roztrzaska. I ja uważam, że to jest bardzo, bardzo duży plus w stosunku co do figurek żywicznych. Bo jeśli chodzi, no wiemy, że żywica jest krucha. Czasami jak my ogrywamy jakieś tam prototypy, no to te figurki strzelają jak poparzone. Dlatego... Nie wiem, czy się tak mówi, strzelają jak poparzone. Strzelają jak głupie. Jak popcorn. Strzelają jak głupie. Tak, to takie coś, generalnie ja to kupiłem już jakiś czas temu, sobie kupiłem na Allegramy w tamtym roku. Wydaje mi się właśnie, że rok temu na Allegramy. Tak, no i jeszcze to nie jest złożone. No ale widzicie, ile ja mam czasu, tak? Ja nie chcę mówić, jedną figurkę sobie kupiłam ze 2 albo 3 lata temu, jak byliśmy w Warszawie. Na kontraście. Tak. I do tej pory jest niezłożone. Jeszcze leży. Ale to jest super. Inaczej, nawet nie mając czasu,
żeby to wszystko pomalować i złożyć, ja bym się cieszył z takiego prezentu. Jakbym tak. dostał drugiego smoka takiego na święta, żeby te nie by, wiesz, no nie nudziło mu się. Żeby. A, widzisz. To jest podprogowe. Tak. No dobrze, było malowanie, a teraz coś dla kogoś, kto nie chce malować, nie chce różnych rzeczy, tylko ktoś, kto chce dostać po prostu coś gotowego, otworzyć z pudełka, żeby mieć fajny bajer do swoich planszówek. To możemy usprawnienia planszówkowe, może takie, no tak, usprawnienia. Tak, tylko jeśli chodzi o ten rodzaj usprawnień, ponieważ omówimy tutaj w tym filmie dużo tych usprawnień. Po kolei. To tutaj są... jakby powiedzmy to oryginalne, licencjonowane, czyli to, co tak zwane upgrade paki, które możecie sobie kupić dodatkowo do gry. I o to chodzi z tymi upgrade pakami, że no nie musicie ich mieć, ale jak je macie, no to już jest fajnie. To ta gra jest fajniejsza dla mnie. Na przykład są miniatury do Arksa, więc można kupić sobie figurki plastikowe do swoich ulubionych gier. Mamy też... już wam pokazuję metalowe znaczniki do gier. Tutaj może otworzymy i pokażemy. Zrobimy unboxing. Tak, bo to też był w sumie prezent, nie prezent. No i popsułeś. Brzydki unboxing robię. Nie, to sobie proszę pani kupiłem za własne. Czyli prezent za własne, dla siebie. Ej, w ogóle to prezenty od siebie dla siebie zawsze są super, tak? Na przykład do Voidfalla. Jeśli chodzi o Voidfalla, mamy metalowe znaczniki, czyli coś, co na przykład nie będzie dostępne w naszej polskiej wersji. No chyba, że wiem, że coś dodatkowego, jakiś upgrade pack był, jak można było zamówić Voidfall od portalu bezpośrednio. Ale właśnie, jeśli nie macie, to czy to będą metalowe znaczniki, czy już to... O, dzieliście jak ładnie brzdęka. Czy do takiego Voidfalla będą to rzeczy, które już dostaliśmy, możesz tam wygrzebać. Takie jak dostaliśmy, od razu jeszcze raz Jacku bardzo serdecznie dziękujemy. Do Voidfalla to będą podwójne planszetki graczy, co w normalnej wersji oczywiście tego nie będzie. Czy właśnie, to też bardzo dziękujemy Jacku, do Voidfalla, to już może otworzymy, co? To warto otworzyć, ponieważ tu mamy statki. Będą to stateczki, będą to plastikowe figurki, będą to też statki, ci heroldzi, jeśli chodzi o Voidborna, o zrodzonych z pustki. No, wraz z podstawkami, te podstawki są podstawki w ogóle super. Super są, bo statki rzeczywiście latają nad planszą. Tak, i trochę szkoda, że w podstawowej wersji Voidfalla te wszystkie, ta cała flota, te wszystkie figurki to po prostu są... Aczkolwiek też fajnie, że są podwójne. Tak, są tak? podwójne, bo no, mamy tam jednak... miejsce na kosteczki, ale jednak, bo to są płaskie żetony. Tak. A figureczki trzeba mieć. I jeśli chodzi akurat o to, to wiem, że chyba figurki i coś jeszcze z tego, jedna z tych rzeczy jest niedostępna, ale dwie z tych rzeczy na pewno są jeszcze dostępne na sklepie Mind Clashów. Także Mind Clash w ogóle, co o czym bardzo dużo osób nie wie. Mind Clash swoje magazyny ma w Polsce. Dlatego jak zamówicie jeszcze coś ze sklepu Mind Clasha, to jest bardzo duża szansa, że przed świętami dojdzie. Jakby ręki sobie uciąć nie dam, ale jest taka szansa, że dojdzie. Więc jeśli chcecie komuś kupić usprawnienia do jakichś gier od Mind Clashy, no to oczywiście taka szansa będzie. Mamy jeszcze jedną fajną rzecz, akurat to też dostaliśmy, także do dziękujemy. Wojny w Krainie Czarów. Tutaj sobie ręki nie dam uciąć, czy to jest dostępne, czy nie. No ale wiadomo, jak ktoś lubi Wojnę w Krainie Czarów, no to taki zestaw żetoników, to jest po prostu coś, co trzeba mieć. Także jeśli teraz jest niedostępny na święta, no bo mówię, nie sprawdzaliśmy, ale wróci kiedyś do sklepów, a wiemy, że ktoś zagrywa się w Wojnę w Krainie Czarów, to jest coś, warto co po prostu... Warto jest polować na to. Ktoś to musi mieć, tak? Musi mieć. No i teraz tak, podejrzewam, że jeszcze w międzyczasie zobaczycie, ale... Jeśli wiecie, że wasi bliscy, osoby, które chcecie obdarować jakimś fajnym prezentem, mają swoje ulubione gry i nie mają właśnie jakichś takich upgrade'ów, nie mają dodatków, a przetrzepiecie internet i zobaczycie, że takie rzeczy są, czy to są, zaraz też oczywiście pokażemy, dodatkowe figurki, metalowe monety, różne rzeczy, na przykład do Flamecrafta, czy do innych gier, to ja uważam, że naprawdę warto, tak? Naprawdę warto kupić, ponieważ to jest zawsze trafiony prezent, ponieważ odczucia z rozgrywki są inne. Zupełnie inne. Dobra, to co? Chowamy to i przechodzimy dalej. Kolejną bardzo fajną rzeczą, która nam się przydaje, a zwłaszcza kobietom się przydaje, to są playmaty. A playmaty dlaczego kobietom? Dlatego kobietom, ponieważ kobiety najczęściej mają zrobione paznokcie i bardzo często jest, bardzo trudno jest podnosić różne żetony i karty ze stołu. A jak jest playmata, na przykład tutaj mamy akurat na karty playmaty,
Znaczy te są, okej, okay, ponieważ jeśli chodzi o playmaty, to mamy po pierwsze, mamy różne playmaty, które są uniwersalne. No i jak nawet wejdziecie sobie na sklep naszego partnera, czyli playmaty.pl, to zobaczycie, że od podstawek po kubeczki, po maty na dosłownie cały stół, to jeszcze są dedykowane. Także są dedykowane nawet do konkretnych gier. I na przykład tutaj do czego mamy? To mamy do Duny. Tak, to mamy do Duny. I tutaj jak widzimy dla każdego gracza, tak, mamy miejsce na talię, na planszetkę lidera, na surowce mamy tutaj miejsca, no i oczywiście są różne. Dlatego każdy z graczy może coś takiego mieć. Tutaj akurat mamy rynek właśnie do Duny, więc możemy kłaść talie kart, z których dobieramy karty odrzucone, mamy karty, talie in. Skoro tutaj jest bank, to jest chyba ten ogólny rynek, tak? Także mamy tutaj też różne, jak widzicie, no także to są na Dune, ale mamy też inne planszetki, chyba jeszcze do Dune nawet mieliśmy coś. I tutaj mamy kolejne, tylko teraz mamy do wojny o Arrakis. Mhm. I oczywiście jest planszetka dla Harkonnenów, jest planszetka dla Fremenów i mamy wytłoczenia na kości, bo jak nie wszyscy może wiedzą, zagrywamy kości i wkładamy kości, żeby wykonywać swoje konkretne akcje. I one nie będą nam nigdzie uciekały, więc to też jest bardzo fajne. A wiemy, że w normalnej wersji, chociaż nie wiem czy w deluksie, czy w ogóle w deluksie były podwójne planszetki. Mieliśmy deluksa, ale nie pamiętam właśnie, też czy tam były podwójne planszetki. No ale tutaj jak sobie wtykamy, to nic nam się tutaj nie porozwala. Mhm. Tak. Więc naprawdę super, z bardzo fajnymi grafikami, tak? Mamy do wojny o Arrakis. Będziemy ich używać, jak będziemy kręcić gameplay. Także jeśli wiecie, że ktoś ma wojnę o Arrakis albo czeka, ponieważ w ogóle teraz jak nagrywaliśmy polecajkę dla dwóch osób, to powiedzieliśmy, że nie będziemy mówić o Dunie, ponieważ jest niedostępna. A teraz okazało się, że portal ogłosił, że już statki wpływają tam czy do Europy, czy do kraju, dlatego... Czyli już niebawem. Zaraz będzie dostępna z powrotem w sklepach, ale dobrze, mamy więcej playmat. Mamy oczywiście podkładki, tak jak mówiliśmy wcześniej, na kubeczki, więc nie będziemy zostawiać mokrych śladów na stole, żadne nasze komponenty nie będą ulegać zniszczeniu przez to, że położymy kartę na przykład na jakimś kółeczku od kubeczka. My używamy ich dosłownie za cały czas. Razem, tak, my naprawdę używamy ich cały czas. Mamy świąteczne i mamy nasze, mamy w różnych... Tych nie właśnie, kupicie. Tak, tych nie kupicie, to są nasze. Mamy z pieniędzmi, są różne w różnych kształtach, są w kształtach kostek do gry, są w kształtach jakichś surowców z gier, że mamy, nie wiem, mięsko, mamy jakieś połszony i mi tak dalej. Wszystko kup i tak dalej. No, różne, przedłużne, tak? Jak chcielibyście takie, to musielibyście być naszymi patronami. Wtedy byście mieli takie fajne nasze. Tak. Ale dobrze, oprócz podkładek tutaj, co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? Mamy taką playmatę. Tutaj jest playmata do, akurat do 7 cudów świata. Ja to już mówiłem wiele razy, że w 7 cudów świata pojedynek my jeszcze nie graliśmy. Graliśmy tylko w Władcę Pierścieni. Ale tak, jeśli gracie w 7 cudów świata, to właśnie coś takiego możecie mieć. Dalej, jeśli gracie w Neuroshima Hex, to do Neuroshimy. Tak, Neuroshimową tackę mamy. No i teraz tak, ogólnie, tacki, które działają po prostu jako tacki. Tak, tacki do rzucania kośćmi. Tak, ponieważ jak tutaj widać, możemy je sobie poszczepiać. O, możemy je sobie poszczepiać. Więc one są bardzo fajne do przechowywania, ponieważ nie zajmują dużo miejsca, nie są, nie muszą stać na półce, bo nie są na przykład drewniane czy plastikowe, tylko kładziemy sobie je na płasko, możemy je włożyć nawet do szafy, gdzie mamy ubrania i wtedy nam nie zajmują za dużo miejsca, jeżeli tego miejsca nie mamy. I przede wszystkim jest też kolejny plus, że to jest ciche, tak? Jak widzicie, są takie mieniące się na złoto, są świecące w ciemności. Są też świecące w ciemności, są takie też odblaskowe też na złoto. Są dwustronne. Tak, dwustronne, jak widzicie, też tutaj świecą się tak na mamy srebrno. Mamy ich o wiele więcej, więc no ich jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak, myślę, że wiesz co, nawet jest taka do Nemezisa, bardzo, bardzo fajna. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te tacki, to rozdamy trochę tych tacek na live'ie, ponieważ jak będziemy mieli live na 10 tysięcy subskrypcji, to chcemy zrobić dużo konkursów i porozdawać, dlatego wydaje mi się, że spora część tych tacek wyląduje dla Was. O, tam chyba jest coś dla Ciebie. Tak, jest jeszcze dla mnie, ponieważ tutaj jest tacka, akurat ona jest jeszcze zapakowana i to będzie do mlema, można jej używać na przykład. No, idealna do mlema. No. W sumie nawet do pierwszego Nemezisa.
Tak, tam, do pierwszego Nemezisa, bo jest znacznik kota. Tam też były koty, a tam tak. Masz chyba stricte z Nemezisa, nie, z ISS-a. Ich jest tutaj sporo. To są planszetki dedykowane do ISS Vanguard. Także jak widzicie, w różnych kolorach, ponieważ jak wiemy, członkowie naszej ekipy są przydzieleni do różnych to ról, oddziałów, tam było coś takiego. Także, no i to jest właśnie w ich kolorach. Także każdy z graczy będzie mieć swoją własną tackę. Czy my mamy coś jeszcze, proszę pani, z playmat, czy nie? Chyba wykorzystałam wszystko, chyba wykorzystaliśmy, co miałam pod ręką. Dobra, to chowamy to i przechodzimy do kolejnych bajerów. I na przykład możemy zaproponować do karcianek z Game Genika pudełko. Ogólnie akcesoria. Tak, akcesoria do karcianek. Ponieważ Game Genik ma naprawdę bardzo dużo takich akcesoriów, różnych pudełek. No i jeśli wiecie, że ktoś zagrywa się, czy to właśnie w Star Warsy, akurat to pudełko jest dedykowane do Star Warsów. No ale też są przede wszystkim dedykowane pudełka pod karcianki, są też albumy na karty. My też mamy albumy na karty, tylko to już mają nasze dzieci, tam trzymają karty od Pokemonów. Mam albumy na Lurkane. Naprawdę Game Genik robi akcesoria bardzo wysokiej jakości, także proszę bardzo. No samo to pudełko właśnie mówi o sobie, jest magnetyczne, więc wszystko możemy sobie tutaj... I tu jest taki zamszyk. Tak, jest fajny. Bardzo przyjemne. Wszystkie elementy możemy włożyć. Tutaj akurat jest do Star Wars Unlimited, więc tu mamy swoje bazy. Mamy szufladki na komponenty, które potrzebujemy do gry, więc wszystko możemy schować w jednym miejscu. Żetony, ponieważ tak. One też są z Game Genika. No i jak widzicie, tutaj mamy podziałki miejsca. Na nasze frakcje, na nasze karty frakcyjne, które mamy. Więc no wszystko zmieści się i w jednym pudełku. O, ciężko wychodzi, ale to dobrze, że ciężko wychodzi. Tak. Tak, i tu mamy taką ochronkę dwustronną i to też wykładamy i gramy tym, tak? W zależności od tego, czy jego mamy jako lidera, czy mamy jako jednostkę wojskową. O, i po rozgrywce wsadzamy to sobie tutaj. Dlatego naprawdę z Game Genika to jest super pudełko. Dlatego jeśli wiecie, że ktoś gra w karcianki, no to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny prezent. I też możecie sobie ogólnie tam, na przykład na sklepie Canis Lupus, na naszym partnerskim sklepie, to też tych akcesoriów z Game Genika macie tak. Więc wchodzicie sobie tam w wyszukiwarce, wpisujecie Game Genik i wyskakuje milion różnych fajnych bajerów. Ale to skoro jesteśmy przy takich rzeczach, to może teraz Iron Plays, co? Dobra, no i bierzemy. Proszę, ciężkie jak nie wiem, ponieważ ma piękną, ciężką zawartość metalową. Zobaczcie to marmurkowe, które tutaj jest, no po prostu jest piękne. Jak ja zagrałem w Brasa z tymi właśnie bajerami, to powiedziałem, że ja to muszę mieć. Wróciłem do domu i kupiłem. To wyciągaj bajery, żeby pokazać. Ty masz silniejsze paluszki. Tak, bo to jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie. O, pokażemy wam tylko jeden. No i mamy żetony, super. I one są naprawdę ciężkie. One jak są pokerowe. One są, widzicie, one są ozdobne. I tego możemy używać. Oczywiście tutaj są też inne wartości. Na pewno były dziesiątki i piątki, bo tutaj akurat ich nie ma. No ogólnie tych żetonów jest dużo. Tutaj są? O, tak. Są piąteczki. Widzicie, i one są ciężkie, one są super. Obcowanie z nimi jest naprawdę bardzo fajne. No i one generalnie są dedykowane do Brasa. Ale myślę, że można ich używać do innych gier, gdzie mamy pieniądze właśnie o wartościach 1, 5, 10, 20. Jest pełno takich gier, a naprawdę bardzo przyjemnie się gra z takim usprawnieniem. Nawet my ich używaliśmy do Too Many Bones, jak mieliśmy wrogów, którzy mieli bardzo dużo życia i te ich wieżyczki były dosyć wysokie, no to wrzucaliśmy sobie takie żetony wtedy pod nie i to też naprawdę bardzo, bardzo fajnie działało. I to jest taka rzecz premium, ja bym powiedział. Nie jest to tanie, ponieważ taki zestaw, my tu mamy 200 sztuk, tak? My mamy 200 sztuk, sprawdziliśmy, gdzieś jeszcze to dostępne jest. Na pewno zestaw 100 sztuk, a też warto, jest dostępny, no tylko mówię, także takie jedno wieczko w bardzo ładnym pudełku, no to już jest, powiedzmy, że nie 200 z hakiem, ale nawet więcej jak 200. No są różne tego ceny, ponieważ jak to się staje niedostępne, to te zestawy robią się bardzo drogie. Więc coś takiego, powiedziałbym, że to jest tak już ekskluzyw, nie? Tak, to jest ekskluzywny prezent, ale jak on wygląda i na pewno będzie używany. I ja bym bardzo docenił, jakbym dostał coś takiego.
Dobra, to teraz może przejdziemy tak bardziej... Dobra, pokaż kalendarz. Planszer. Mamy kalendarz planszówkowy. Tak. Dlaczego kalendarz planszówkowy byłby fajnym pomysłem na prezent albo na dodatek na prezent? Ten kalendarz na pewno by był fajny, ponieważ w kalendarzu mamy naklejki. Tutaj mamy wszystko, absolutnie wypisaną, każdą imprezę, jaka będzie przez cały rok, więc nie musimy... No może ręki sobie nie damy uciąć, ale są imprezy wypisane, które są takie najbardziej popularne, żebyśmy nie musieli już sobie sprawdzać w internecie, żebyśmy mogli zobaczyć i aha, to wtedy jest ta i ta impreza, to zaznaczam sobie, że jadę. To jest pierwsze. Po drugie, co miesiąc macie zdrapkę tam na samym dole i tą zdrapkę, jak sobie zdrapiecie, to macie kody rabatowe do różnych wydawnictw, do różnych partnerów. Na konkretne gry. Tak, na konkretne gry, żeby sobie z nich skorzystać w konkretnym miesiącu. I przede wszystkim też macie challenge, czyli macie wyzwania, tak, żeby na każdy miesiąc zakreślać sobie jakieś odpowiednie wyzwania. Przede wszystkim są polecajki, macie też informacje, jakie gry w jakich miesiącach będą miały premiery, czy tam będą miały do druki, czy właśnie jak tutaj na przykład według Plancheo, jakie są najlepsze gry roku. No macie naprawdę tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji. O, kiedy możecie oczekiwać Dark Rituals od Czachy. No mówię, są naprawdę jako bajer dla planszówkowicza, żeby nie wpisywać sobie w zwykły kalendarz, kiedy są jakie imprezy. Ja mam zawsze z tym problem. Później jest tak, że na przykład umawiam się z panem Hajlowskim, że przyjeżdża do nas, a później okazuje się, że są jakieś imprezy planszówkowe. Że jest Portalkon, tak. Więc jak od razu bym miał taki kalendarz i wszystko bym sobie wpisywał, to by nie było problemu, nie? Także naprawdę polecamy, ponieważ też jesteśmy patronami medialnymi tego kalendarza. Także super pomysł na dodatek na prezent. Co dalej? Teraz może Wam pokażę Upgrade the Game. Już Wam pokazuję, co to jest, ponieważ to są tacki na komponenty. Od firmy Upgrade the Game. Różne liczniki, które tutaj się obracają, możesz zaprezentować. Jak klika fajnie, nie? Tak. Podstawka na kosteczki, to wkładamy to pomiędzy książki, jeżeli mamy lukę pomiędzy książkami na półce, to wkładamy sobie, żeby te książki nam się nie wywracały i wygląda to świetnie. Są różne wzory, mamy i Cthulhu, i jakieś smoki z tego, co widziałam. O, proszę. I to też imię jest takie metaliczne. Tak, jest metaliczne, bardzo ładnie to wygląda i na półce właśnie jest coś innego, coś ciekawego, co tą lukę nam wypełni. Na ich stronie z takich bardziej świątecznych rzeczy macie wykrojniczki, napierniczki, więc też w ogóle super sprawa. No ale właśnie, uniwersalne trzymadełka, tutaj z ich logiem, trzymadełka, tacki. Tak, tacki, pojemniczki na kości, czy to właśnie jakieś liczniki w formie takich skrzynek, czy po prostu piękna podstawka na naszą ulubioną K20, czy to są duże, naprawdę ogromne, bardzo fajne wieże na kości, które wyglądają, czy to jakaś tam druidyczna wieża magów. Tak, jak drzewa, czasami wyglądają po prostu jak zamki, więc no bardzo dużo rzeczy takich właśnie usprawniających nasze gry, one nie są jakby stricte do konkretnych gier, ale jeżeli lubimy jakieś właśnie Dice Towery, lubimy takie właśnie... Bajery, to jest naprawdę świetne. Nasze dzieci na przykład bardzo uwielbiają malutkie takie tyci zwierzątka, które takie się ruchome. Ruszają. Takie, no, są przesłodkie, przecudowne i naprawdę to są bardzo fajne dodatki do prezentów. Tak. Albo jako sam prezent, no bo niektóre te prezenty to mogą być takie ogromne. Więc technicznie nawet jak ktoś po prostu jest takim molem książkowym, lubi czytać różne to właśnie książki fantasy, nie fantasy, ale nie gra w planszówki, to taki prezent, ja uważam, super. Że albo dla RPGowców. Jeśli ja bym był RPGowcem, grałbym w Dungeons and Dragons i dostałbym coś takiego, żeby Beholder wychodził z pomiędzy moich podręczników do RPGów, no to byłbym w niebo wzięty. Dlatego akcesoria od Upgrade the Game. I co? Teraz możemy przejść dalej. No i kolejne, co możemy zaproponować, to będą inserty od Redrewno do naszych ulubionych gier. Tutaj akurat mamy do dodatku Doruta, wszystko mamy poukładane, żadne elementy nam nie wypadają, wszystko jest idealnie w naszym pudełku i ładnie wygląda i usprawnia wyciąganie każdych elementów. To już też kiedyś wspominaliśmy, na przykład do Frostpunka. To bardzo, bardzo skraca czas rozkładania samej gry. Jak widzicie, bardzo prosty system i z akrylowymi nakładkami, dlatego nic nam tutaj się nie
porozwala, nawet jak będziemy stawiać to w pionie, więc nawet jak tutaj są karty, tak, wyciągamy sobie, tutaj mamy wszystkie karty i to jest zawsze skrojone, zrobione tak właśnie, żeby nam się to po prostu nie powywalało. No i właśnie, jeśli chodzi o ten do Ruta, bardzo, bardzo dużo osób czekało na właśnie insert, który mieści dodatek maruderzy, mieści nowe rzeczy. Jak widzicie, to nawet jest tutaj taki pojemniczek, który mieści mi podrukowane te nowe frakcje. Więc jak będziemy mieli, powiedzmy, to coś więcej jeszcze, to też wejdzie. To też tutaj wejdzie. Także insercik mamy akurat do maruderów, ale mamy jeszcze dwa nowe inserty. Jeden do nieco starszej, ale bardzo popularnej gry. I jest to Flamecraft. Tak, jest to, jest to insercik do Flamecrafta. No i tak samo, jak widzicie, jest miejsce na naszą matę, jest miejsce na nasze mipelki, jest dedykowane miejsce na smoki i co tutaj jest super, mamy też pojemnik wypełniający. Jak mamy pojemnik wypełniający, to tutaj znajdą się, jeśli nie mamy dodatkowych znaczników drewnianych, ponieważ my mamy takie dodatkowe, co też może być usprawnieniem, tak, fajnym na prezent, jak ktoś ma Flamecrafta, to tutaj, jak też widzicie, są miejsca na figurki. No ale właśnie, ten pojemnik, który tutaj jest wypełniający, to tutaj możemy sobie wsadzić inne figurki, ponieważ tych figurek do Flamecrafta już dwie serie są. Także wszystko, naprawdę wszystko tutaj się zmieści, co osobiście mi się bardzo podoba. Nawet jest miejsce na metalowe żetony, tak? Także jak mamy... O! Czy to nie jest piękne? No to jest super, każda gra, gdzie są pieniądze i one brzęczą, to od razu lepiej się gra. Dokładnie. Także to się nam... O. Czy tutaj właśnie mamy oddzielne tacki z naszymi surowcami, tak? Oddzielne też są na karty, pojemniczki. Też to jest fajne, że po prostu bierzemy sobie, wyciągamy. Jak widzicie, tu jest dużo miejsca, czyli to znaczy... Także jeżeli zakoszulkujemy, to na pewno się zmieszczą. Tak, i to jest super, że to są naprawdę przemyślane inserty. Przemyślane. A wiemy, że bardzo często jest tak, że fabryczne inserty no nie są do końca przemyślane. Także po pierwsze... To są inserty, które wam pokazujemy na prezent, a po drugie właśnie te usprawnienia, ale do metalowych monet jeszcze za chwilkę przejdziemy. Mamy wam do pokazania, no chyba insert, który jest ojej, konieczny. Tak, ale chwila. No i proszę państwa, Voidfall. Insert do Voidfalla i to jest naprawdę, no game changer, tak samo jak mówiłam o Frostpunku. Tak, tutaj też to zmienia rozkładanie całej gry, ponieważ tutaj tych elementów jest na tyle dużo, że bardzo to usprawnia rozkładanie wszystkiego. Okej, okay, akurat w tym insercie, znaczy nie wiem, czy to jest minus, ponieważ i tak fizycznie by te statki się nie zmieściły. Obojętnie co byśmy chcieli zrobić, to te statki by się nie zmieściły, ale te stateczki w tym pudełku, jak mamy oddzielne takie właśnie pudełko, no to wydaje mi się, że ono bardzo fajnie chowa te wszystkie statki, co widzieliście, przechowuje te statki, tak? Ale wszystko inne, co mamy do Voidfalla, to po prostu tutaj się znajduje, tak? Są znaczniki pustki. Są pojemniki na kosteczki i na komponenty. Są pojemniki oczywiście na nasze budowle na planszy. Mamy bardzo duże organizery na wszystkie karty. Co w ogóle, co mi się podoba w Re Drewno, na tych one są opisane. Tak, dlatego nie musicie szukać, ponieważ od razu wiecie, co tak, gdzie wyciągacie, jest. Wyciągacie, widzicie, jakie karty gdzie są i właśnie to bardzo usprawnia wyciąganie i korzystanie, granie w grę. Przede wszystkim też jak są tutaj na naszą flotę. Mamy też na flotę, gdzie wszystko jest tutaj pięknie opisane. No i to jest to, co mówiliśmy właśnie. Normalnie są takie znaczniki naszej floty, no to chyba jasne, że figurki są lepsze, tak? Dlatego jak ktoś się zagrywa w Voidfalla, to bardzo dobrym pomysłem jest kupno właśnie figureczek. No i też, no na wszystko jest tutaj miejsce. Jak widzicie też na nasze heksy. No ja uważam, że przy takich dużych grach to jest chyba obowiązkowe, żeby mieć coś takiego. Ponieważ rozkładanie, składanie całej rozgrywki to przyspiesza i to bardzo. Tak jak właśnie Maria powiedziała, jak graliśmy we Frostpunka, to normalnie rozkładanie Frostpunka to ze 40 minut jak nic, nie? Tak, a jak jest insert, to wtedy około 20 minut. No skracał połowę. Tak.
No i też przede wszystkim jest fajne, że tu są rozpiski, jak to wszystko z powrotem schować, więc... Łopatologicznie. Przede wszystkim też, no takie sprawy nie są tanie. Nie są tanie, ponieważ jak wydajemy parę stówek na grę i później mamy... Nie sprawdzałem nawet, ile ten insert kosztuje, ale jeśli później mamy wydać, nie wiem, 100, 150, 200 zł na insert, to to nie jest taki wydatek, wiesz, no... Czasami myślisz sobie, że okej, fajnie byłoby kupić sobie insert, ale za to mam jakąś inną grę. Dlatego też na prezent. Dlatego tak, też... dlatego inserty są bardzo fajnymi prezentami. Tak, ponieważ to jest coś, co potrzebujemy, ale nie jest to pierwsza potrzeba zakupowa, którą zrobimy sami dla siebie. No chyba, że robimy prezenty od siebie dla siebie, na święta. Czyli takie najlepsze, nie? Tak. No i teraz będą pojemniki z X-Trace'a. To są pojemniki na komponenty, które można najczęściej kupić na różnych... Można je kupić najczęściej na różnych imprezach planszówkowych u Lucky Duck Games. Oczywiście można też je zamówić. Tak, ale u nich można kupić stacjonarnie, o. Możecie sobie zobaczyć, są dzielone na dwa. Są takie, które są głębokie i możemy wrzucić więcej komponentów albo dużych komponentów. To jest fajne. To jest super, ponieważ te komponenty mogą w tym leżeć. Zakrywamy, to jest tak na wcisk, więc wieczko nam nie spadnie, nie rozsypią nam się te komponenty i będzie nam łatwiej je przewozić, jeżeli na przykład... Nie wiem, mamy dodatkowe komponenty, właśnie już się nie zmieszczą w pudełku, to jak najbardziej te będą super, albo żeby stały po prostu już na półce. Bardzo często też możemy sobie wrzucić to po prostu, jeśli będzie miejsce, do pudełka z grą. I przechowywać właśnie dane komponenty już w pudełku z grą, dlatego X-Trace'y super. Akurat wiem, że te czarne, to już powoli się robi taki czarny, ale biały, biały kruk. Ponieważ najczęściej teraz możecie dostać pomarańczowe, które też są fajne, widzieliście na pewno nie raz i nie dwa na filmach. Ale powiedziałem, że przejdziemy jeszcze do monet, a tak. Ominęliśmy te monety. No i to będą monety do gier. Metalowe monety do gier. Mhm. Akurat tutaj mamy... Do Wiedźmina. Tutaj mamy wiedźminowe. No i one super wyglądają, sam wygląd, tak? One są ciężkie, one brzęczą, tu są do Wiedźmina, mamy jeszcze na przykład do Sajta takie monety i one, no ja na przykład bardzo je chciałam, żeby Saku je kupił i bardzo się cieszyłam, jak graliśmy w Sajta i mieliśmy właśnie takie fizycznie ciężkie, brzęczące monety. One nie są bardzo potrzebne, ale jeżeli ktoś lubi jakąś grę, to to na pewno będzie... Patrz, aż mi włosy spadły na rękę. Aż ciarki dostał. Tak. Także Zaku może potwierdzić, że to są bardzo, bardzo fajne dodatki. Ja lubię takie rzeczy. Lubię mieć bajerki. Poczucie, powiedziałbym, że mam coś premium, że mam coś dodatkowego, że mam jakiś właśnie taki upgrade, że mam bajer, który w ogóle nie jest potrzebny, ale jak go już masz, to no wtedy to stwierdzasz, super. Że nie możesz grać bez tego. Mhm. Także to były metalowe monety, więc jeśli ktoś, kogo chcecie obdarować, ma swoją ulubioną grę, przeczeszcie internet, zobaczcie. Można sprawdzić, czy nie ma takich właśnie metalowych monet albo metalowych jakichś właśnie komponentów, które są zamiennikami i będą fajnie wyglądać, fajnie brzęczeć, no i uszczęśliwiać tak. właściciela. Ja wiem, że w tej topce nie podajemy konkretnych cen na konkretne rzeczy, no ponieważ to się wszystko waha. Mówimy wam, jakie są, powiedzmy, to możliwości, tak? Mhm. Więc ta topka będzie właśnie taka troszeczkę inna. Ale powinienem to powiedzieć na początku, nie? Co tutaj, proszę pani, mamy? Tutaj mamy akcesoria od Gaming Forge. Mamy akcesoria od Gaming Forge. To są głównie bardzo fajne planszetki i różne rzeczy, które są wypalane laserem. Tylko właśnie technologia wypalania laserem pozwala też wypalać i grawerować, powiedzmy to, w akrylu. Dlatego też, jak tutaj mamy na przykład takie rzeczy, znaczniki, wskaźniki, jak widzicie, to się łączy na magnesik. I to jest świetne, że nie mamy kartonowych, tylko możemy mieć właśnie akrylowe. Tak. Czyli na przykład mamy co? To po pierwsze? Licznik. Tak, mamy przeróżne to liczniki. Czy to będą liczniki życia, są oczywiście większe, mniejsze, możemy sobie kupić takie, nie wiem, do... Pytanie, czy są nawet takie, które są aż do 40, do Eon's Enda na przykład, bo tam Nemezisy mają po 40 życia, tak? Czy na przykład takie na... No to jak, są życia. Tak, liczniki życia, czy do Descenta, nie Descenta, możemy sobie kupić i przede one są wszystkim... Super. Co jest fajne? One są lekkie, małe i trzymają się, nic nam się nie rozsypie. Właśnie fajnie, że to jest magnetyczne. Tak, to jest magnetyczne, dlatego nam się aż też tak no, jakby nie pogubi, w odczuciu, nie? Tak, po pierwsze, że się nie pogubi i w odczuciu są przyjemniejsze. Ja na przykład nie lubię jak karton trzy o karton, a tutaj to jest o wiele
lepsze dla mnie. I przede wszystkim, jeśli chodzi też o planszetki, które tutaj mamy, akurat te, pokazywaliśmy je wam w praniu, pokazywaliśmy je wam w akcji. Przy rozgrywce tak, do talizmana. Te są akurat do talizmana. I jak widzicie, one też tutaj mają magnesiki. Dlatego... One się nie będą rozsypywać, czyli sobie je wszystkie zczepiamy i nie będą nigdzie latały, gdzieś się wywracały, nawet jak je popchniemy, to tak, one fajnie będą zobacz. Razem. No, fajnie wskakują. Fajnie wskakuje. I to są małe magnesiki, ale mają naprawdę dużą moc. Dużą moc. A tutaj już mamy takie no, duże plansze. I jeśli chodzi o te duże plansze, włos. Jeśli chodzi o te duże plansze od Gaming Forge, to te akurat są do Heroesów. Tak, także jeśli gracie w Heroesy, zagrywacie się w Heroesy i chcielibyście mieć coś super ekstra, no ale też macie dużo miejsca na stole, no to wtedy takie plansze do Heroesów, ja uważam, że to jest super pomysł na prezent. Nie? I też fajne, że te laminaty, które są na tym tutaj z wierzchu, to, no bo widzicie, to jakby zwykły MDF, sklejka, czy ty nie lubisz tego dźwięku, nie? Jest tutaj, ale to ten właśnie laminat, który jest w wierzchu, możecie sobie to wybierać w różnych kolorach. Także tak, że będziecie sobie... mieć customowane pod was. Tak, dopasować sobie. Więc to było, proszę państwa, od Gaming Forge. A teraz przejdziemy sobie też do czegoś... To może się tyczyć w sumie właśnie usprawnień planszówkowych, samych insertów i kart. Tak jak mówiliśmy, że są niektóre inserty, które mają miejsce na karty. I to są koszulki na karty. Koszulki na karty zawsze są bardzo dobrym pomysłem, ponieważ jeżeli już kupujemy komuś planszówkę, bo wiemy, że o takiej marzył, to możemy od razu dokupić właśnie folię na karty. Tak, koszulki na karty. Generalnie to tak jak zawsze potrzebujemy soli w kuchni, to tak zawsze każdy planszówkowicz... Ja wiem, że dzielą się planszówkowicze na tych koszulkujących i na niekoszulkujących, ale uwierzcie mi, że warto kupić zestaw, żeby chronić swoje gry. Ponieważ jak wyglądała nasza pierwsza talia Zuruta, jak jej nie zakoszulkowałem? Ona była cała pozdzierana, była brudna. Wiadomo, te karty się brudzą, jeżeli często się gra w takie gry, to one po pierwsze są uszczerbki, czasami gdzieś coś się wyleje, komuś coś pryśnie, nie wiem, cokolwiek, to one no niestety się niszczą. A jeżeli mamy koszulki, to mamy karty czyste, są niepozadzierane, nikt nie będzie mógł zapamiętać, jaka karta była jak zagięta albo jak zarysowana, żeby wiedzieć, jakie karty inni mają na ręce, więc to jest bardzo, bardzo fajne. A niektóre gry nawet powiedziałbym, że muszą obowiązkowo mieć koszulki. Na przykład Tyrants of the Underdark. Ponieważ jak brzegi kart są czarne, no to... To one bardzo szybko się po prostu niszczą. Jak je podnosimy te karty, je tasujemy, to naprawdę one będą karty zniszczone się... po jakimś czasie. I to nawet niedługim czasie, no bo to jest jednak papier. No tak. No i przede wszystkim też się przecierają, tak? Tak. Jak ja na przykład widzę, jak ktoś moją kartę tak... Po stole, to po prostu mi aż krew zalewa. Tak. A jak taka karta już jest w koszulce, to już no mnie to aż tak nie boli. No to nie boli, ponieważ koszulka będzie porysowana, koszulkę możemy zmienić i tyle. No i dobra koszulka też chroni przed zalaniem. Tak. To jest bardzo ważne. Mhm. A nam się też zdarzyło, że mieliśmy niezakoszulkowaną grę, którą otworzyliśmy i nasz dobry znajomy nam zalał karty. I już było wiadomo, że w tą grę nie zagramy, bo to były najważniejsze karty w które losowaliśmy w ciemno i nikt losowanie nie losowanie Veiled Fate, karty, tak. które losujemy już i wskazują... O tym wspominaliśmy. I wskazują, jakie mamy ukryte role. No to jak są takie karty napuchnięte, no, niestety, no to wiadomo, tak? Już jest koniec. Proszę pani, czy my mamy jeszcze coś tutaj do pokazania fizycznie, czy przejdziemy fizycznie do tych... Fizycznie nie. To przejdziemy do tych dwóch ostatnich rzeczy, których no pokazać nie możemy, a tak naprawdę pokazujemy to praktycznie na każdym filmie, jeśli chodzi o pierwszą rzecz. No, jeżeli macie bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy i chcecie komuś zrobić prezent, albo sobie, swojej rodzinie, żonie, sobie, to możecie kupić stół planszówkowy. Znaczy to też nie są miliony, więc... Nie są miliony, ale to już są naprawdę bardzo drogie rzeczy, tylko to są już rzeczy właśnie premium, po pierwsze. Mamy stół, który jest drewniany, czasami nie są drewniane, to zależy już od waszych preferencji, ale będzie zrobiony dla was, będzie taki duży, jak będziecie chcieli, będzie mieć wyściółkę taką, jaką będziecie chcieli, ponieważ wszystkie komponenty będą mogły stać sobie na dole, bo po to są stoły planszówkowe, żeby móc chować gry, które są na przykład kampanijne, nie chcemy ich chować i mają jeszcze nakładany blat, więc nie zajmuje nam to dużo miejsca, nie musimy rozstawiać gry i trzymać ich gdzieś indziej na innym stole, o ile mamy miejsca na inny stół rozłożonych, no ani żadnych nakładek, tylko mamy jeden stół i tam wszystko trzymamy.
I po pierwsze, właśnie podwójny blat to jest bardzo fajny bajer w kilku przypadkach. Po pierwsze, jeśli mamy dzieci i chcemy mieć grę zapisaną, powiedzmy to, a nie chować, nie zapisywać jej fizycznie do pudełka chowając. No to właśnie tak jak powiedziałam, że nie musimy jej chować. Jak mamy zwierzęta, tak? Mamy koty, które łażą po stołach, no nie jesteśmy w stanie kota powstrzymać, nasz na przykład jeszcze kradł elementy, więc wtedy moglibyśmy schować taką grę, położyć blat i nic się z tymi elementami nie stanie. A po drugie, jeśli mamy stół, powiedzmy to średniej wielkości, ale przychodzą znajomi na taki wieczór, że chcemy zjeść jak ludzie, no to wtedy zakrywamy, tak? Zakrywamy cały stół, tak, nakładamy można blat, zjeść. Jemy normalnie obiad, tak. Kolację. I potem sobie odkrywamy i możemy grać dalej, na przykład właśnie, żeby przerwać taką grę, więc to jest super. No i akcesoria. Tak. Te stoły mają pełno akcesoriów, ponieważ no, w normalnym stole raczej takich rzeczy nie mamy. A do tych stołów są dorobione po bokach szyny, gdzie możemy sobie wczepić na przykład podstawki pod szklanki, pod kubki, podstawki na karty, bo szyny też są w środku w stole, więc możemy mieć karty do siebie ułożone i nikt naszych kart nie będzie widzieć. My je będziemy widzieć i nie będzie to nam zajmować miejsca na samym stole. Mamy też... LEDy, ładowarki do telefonów, indukcyjne, na kable, no pełno wszystko. Pełno bajerów. Nawet są wtyki w stołach, że po prostu wiesz, ładujesz kabel USB w stół. My akurat mamy do ładowania mamy i nieraz jak robimy jakieś live'y, mogliście widzieć, że właśnie podłączałam sobie kabel i miałam kabel podłączony do telefonu, to on był podłączony do stołu. Tak, dlatego naprawdę bardzo fajne rzeczy i oczywiście, że są stoły tańsze, które są z płyt. Wiemy, że te takie tańsze stoły robi Moriar. Są też, no my akurat mamy partnera, jeśli chodzi o stoły i oczywiście to jest Oak & Board. Jako, że to jest nasz partner, to te stoły najbardziej polecamy. Kupując stoły od Oak & Board także wspieracie nasz kanał, ale mamy też innych producentów stołów, tak? Jest The Crown, jest WeWood Play. Też naprawdę bardzo, bardzo fajne stoły, które także polecamy. No ale mówię, to już jest wasza zasobność portfela, możecie sprawdzić sobie wszystkie oferty. My u nas w przeciągu trwania naszego kanału zobaczyliście dwa różne stoły właśnie od Oak & Board, które bardzo, bardzo polecamy, bo po prostu się sprawują super. Taki stół to jest rzecz naprawdę bardzo premium i jeśli jesteście zatwardziałymi planszówkowiczami, to chyba warto się zastanowić właśnie nad takim grubym prezentem, tym bardziej na święta, ponieważ właśnie to na święta się decydujemy, żeby robić duży wydatek, nie? Taki już dla siebie, prezent tak. Dla siebie. Nie? Ale to już będzie prezent na długo, długo i na pewno się przyda, zwłaszcza jeżeli mamy ograniczone miejsce w domu. Zanim przejdziemy do ostatniej rzeczy, to zapomnieliśmy, że jeszcze coś tutaj mamy. Fizycznie, tak, żeby tak. Wam pokazać. No. A są to właśnie też drukowane rzeczy, jakby usprawnienia do gier. Akurat te są, to jest druk żywiczny. Co nieco Wam tutaj wam wyciągniemy, ale ja też robiłem zdjęcia do tego, więc raczej Wam to będę się starać pokazywać w przebitkach. Po pierwsze, oczywiście są to wydruki, akurat te wydruki pochodzą też od naszego partnera, jeśli chodzi o takie drukowane bardzo fajne rzeczy. Nasi patroni mają zniżkę na te bajery, więc proszę o tym pamiętać. I to są bajery od Gry Bez Prądu, ponieważ oni też drukują komponenty usprawnienia do wielu, wielu gier. Jeśli na przykład nie mamy takiego deluxa Wojny o Arrakis, a chcemy mieć piękne budowle, które tutaj mają też, jak widzicie, możemy tutaj podstawki żetony, tak? Ponieważ to jest wyczepiane i tutaj wkładamy żetony, żeby patrzeć na siłę naszych siczy, tak? Która normalnie jest wtedy ukryta. Przez przypadek ich też nie przesuniemy, tak? Tak. Więc nie będzie można tego zobaczyć, nikt tego nie podejrzy. Dlatego takie rzeczy, ja uważam też, jeśli chcemy mieć takie pełne wrażenie z Wojny o Arrakis, to trochę jest to wymagane, trochę jest to obowiązkowe. Te budynki naprawdę są przydatne. No i też rzucają się na planszy. Nie pomylimy później na przykład tych stacji badawczych, na przykład z siczami, czy z jakimiś tam innymi budyneczkami. Nie pominiemy, bo czasami tak. Też tak jest, że tam dużo rzeczy się dzieje na tej planszy, więc czasem możemy pominąć jakieś na przykład sicze. Tak, stoi czerw i za czerwiem coś stoi, no tak. Nie zobaczymy tego, nie? To tutaj to naprawdę usprawnia. Mamy też te takie transparentne fiolki do talizmana. To jest w ogóle super. One są świetne. Pokazywaliśmy Wam je w praniu. Czy na przykład mamy już takie bardzo duże do Nemezisa.
Są tam silniki, komputery, no wszystko tak naprawdę, co będziemy używać w Nemezisie, co będzie nam usprawniać i właśnie pokazywać nam na planszy, gdzie co jest, bo często też tego nie widzimy po prostu na samych kaflach, na których jest narysowane właśnie te komputery. One nie są normalnie widoczne, a tak postawimy komputer i już go widać. W ogóle tak, większość Nemezisa możemy wznieść do tego trójwymiaru, że mamy ten kokpit ogromny, gdzie kartę z naszymi koordynatami wstawiamy sobie, ona leży tak. No po prostu wygląda to super. No i co mi się najbardziej podobało, to były mózgi do posiadłości szaleństwa, do Eldritcha i wszystkich właśnie tych Arkamów, nie Arkamów, gdzie potrzebujemy umysł, gdzie mamy problem z umysłem, no to te mózgi to były po prostu świetne. Jak tak. Ja je zobaczyłam. Więc czy to będą także do Eldritcha podstawki i takie mackowate na portale, czy to do Duny Imperium, będą to znaczniki przyprawy, wody, to wszystko są bardzo, bardzo fajne rzeczy właśnie żywiczne, tak? Ale też na przykład co tutaj mam, co też Wam pokazywałem, to proszę Państwa są ochronki. Jeśli chcemy ochraniać nasze kartonowe żetony, to mamy tutaj też właśnie takie osłonki. I to są takie... będą się wyszczerbiać. Powiedzmy to kapsułki, akurat tutaj mamy do Gry o Tron, wszystkiego, no trochę mi ich zostało, ponieważ mam tutaj pełny pakiet, a nie mamy dodatku, dlatego trochę mi to zostało, ale też w odcinku gadżetowym Wam to pokazywałem, te osłonki na żetony i to jest naprawdę super sprawa, więc wejdźcie sobie na sklep Gry bez prądu, zobaczcie sobie jakie akcesoria, jakie kapsułki, jakie osłonki możecie kupić dla swoich bliskich, znajomych do gier, które oni mają, uwielbiają, dbają o te gry i chcą, żeby po prostu były jeszcze lepsze i posłużyły im jak najdłużej, tak? Dobra, to teraz nawet w sumie to nie chowajmy, tylko powiemy teraz o ostatniej już rzeczy, której fizycznie teraz tutaj Wam nie przyniesiemy, nie? Tak, i będzie to drukarka 3D, ponieważ na drukarce 3D możemy drukować sobie różne usprawnienia samemu. To jest super prezent dla samego siebie, ale też, no właśnie, jeżeli żona chce zrobić super prezent swojemu mężowi, a wie, że lubi takie bajery i tak jak mój mąż lubi sobie robić różne zbroje, niezbroje, różne usprawnienia, do pracy jakieś akcesoria, które wiszą na ścianie, tak jak na głowa obcy, tak. To jest naprawdę świetne, tylko to też już jest prezent, który zajmuje trochę miejsca, ponieważ no zależy też od drukarki, jaką będziemy mieć, ale jeżeli to będzie większa drukarka, to ona zajmuje dużo miejsca, no i niestety trochę kosztuje. Tak, trochę kosztuje. To już będzie wydatek, znaczy sami będziecie musieli zdecydować. Czy oczywiście są drukarki żywiczne. Na drukarkach żywicznych będziecie mogli wydrukować sobie na przykład coś takiego. Także możecie wydać 600, 1000, 2000 i jeszcze więcej, tak? Oczywiście im droższa drukarka, tym będzie lepsza jakość tego druku. Drukarki żywiczne są troszeczkę o tyle problematyczne, że musi być dobrze wentylowane pomieszczenie. Trochę powiedzmy, że jest taka brudna robota z tym. Tak, bo to jest klejące, no trzeba też to utwardzać światłem UV, trzeba czyścić za każdym razem, więc no tutaj jest więcej zabawy po prostu tak. Z samym takim wydrukiem. A jeżeli mamy druk taki na filament... Jeszcze wracając do żywicznego, musicie sobie przeliczyć. Jeśli często kupujecie takie rzeczy, to czy nie warto wydać ten powiedzmy 1000 zł i później wydawać dużo, dużo, dużo mniej, ponieważ litr żywicy to już, no nie powiedziałbym, że grosze, tak? Ale jeśli powiedzmy, że za 100 zł żywicy wydrukujecie naprawdę tyle, tyle usprawnień do tylu gier. Czyli musicie sobie przeliczyć, ile tego kupujecie, czy macie na to miejsce, czy macie takie możliwości i czy chcecie właśnie sobie kupić coś takiego. Ponieważ wiemy też, nie powiedzieliśmy, zapomnieliśmy, są takie rzeczy, że na przykład mogę kupić sobie za 100 zł zestaw podstawek na przykład do wszystkich moich figurek z Wojny o Pierścień. Tak? Jest to dostępne teraz na sklepie Galakty, więc technicznie kolejny pomysł na prezent, tak? Podlinkujemy to gdzieś do sklepu Galakty. Ale właśnie, jeśli mamy drukarkę żywiczną, to już za grosze możemy sobie wszystko to wydrukować. Oczywiście, tak, jasne, trzeba będzie kupić kilka różnych kolorów, ja wiem, więc to jest od razu większy wydatek. Ale to jest fajna zabawa często, no my się bardzo dużo bawiliśmy właśnie taką drukarką żywiczną. Mhm. I wydrukowaliśmy sobie naprawdę bardzo dużo usprawnień. Mam film akurat o drukowaniu 3D i tam omawiałem właśnie ten druk żywiczny, tak? Ale mamy też druk filamentowy i na druku filamentowym
czyli mamy drukarkę już taką PLA dużą. Akurat ja mam Cobra Max 2, to jest naprawdę gigant, ponieważ to jest wielkie, a na tym całe te swoje zbroje do Heroesów, nie Heroesów i tak dalej drukowałem. No ale to jest też drukarka, że przy odpowiednich ustawieniach drukuje naprawdę bardzo, bardzo dokładne rzeczy. Czy to będą góry do Wojny o Pierścień, czy to będą, ja drukowałem taskę na komponenty do Arksa, do wielu gier. I naprawdę, modele, druki na Thingiverse możecie znaleźć totalnie za free, totalnie za darmo. I możecie sobie przede wszystkim też na czymś takim drukować całe inserty do gier. Jeśli douczycie się troszeczkę, nie jest to skomplikowane, możecie nawet nauczyć się programowania, jak tworzyć modele 3D insertów i sami zacząć tworzyć takie inserty. Więc drukarka... Bardzo, bardzo dużo możliwości. Tak, bardzo dużo możliwości. Czy właśnie usprawnienia, czy właśnie też jak mówiliśmy o Upgrade the Game, to te wszystkie Dice Towery, te takie bajery, tak, możecie kupować takie filamenty i drukować to wszystko sami. Możecie drukować też kilkukolorowe. Jasne, że na przykład za takiego Bamboo Laba z AMS-em, że możecie drukować na 4 różnych kolorach, no to dacie, nie wiem, 5000 nawet, jak kupicie sobie już taki dobajerzony zestaw, ale to są nieskończone możliwości, jeśli później o coś takiego chodzi. Dlatego no jest to bardzo drogi wydatek, ale tak jak mówię, jeśli macie zasobny portfel, albo właśnie odkładaliście cały rok i chcecie sobie kupić coś porządnego, to drukarka 3D też może być fajna. Będzie super. I co? Wydaje mi się, że chyba to by było wszystko. Długi film, długa polecajka nam wyszła. Długa polecajka, ale takie polecajki też muszą być. Także dajcie nam znać, może macie też jakieś inne pomysły, jakie właśnie upgrade'y, jakieś dodatkowe rzeczy do gier planszowych, nawet nie do gier planszowych, tylko dla geeków, dla fanów grania i na konsolach, i w planszówki. Dajcie znać w komentarzach właśnie, co wy byście też kupili i polecili innym. Oczywiście zapraszamy Was do naszych wcześniejszych filmów, które mieliśmy, to mówiliśmy na samym początku. Możecie sobie też sprawdzić filmy z zeszłego roku, tam też mieliśmy polecajki różnych gier i dodatków do gier, także zapraszamy. No to co? Wesołych świąt jeszcze raz. I co? I co? A tymczasem Worem Lasem dziękujemy Wam bardzo, że byliście tutaj z nami i do następnego. Dobijamy do 10 tysięcy! Szybko, szybko! No, będzie live i tak. Dużo konkursów, dużo nagród. No, do zobaczenia na live. Hej!